Cześć, witam. I po przerwie wracamy z odcinkami. Tak, skróciłem wam tą przerwę, ponieważ no ale można ją skrócić. Gdyż no, mamy kolejny weekend, no to warto jakieś odcinki puszczać, więc no tak. Tą przerwę sobie innym razem odbijem, bo jeszcze 3 dni nam zostało, nie miał być tydzień, więc jeszcze 3 dni sobie odrobimy w wielkim tygodniu. A wszyscy wiedzą, co to znaczy wielki tydzień, więc raczej nie muszę tłumaczyć, że to za 2 tygodnie sobie to odbijemy. A tymczasem wracamy do nagrywania nowych odcinków. Dzisiaj robimy Papa z Pizzerię 4, odcinek 11. No i ten dzień też ma taki numerek 11. I tak, pierwsza osoba to Mindy. Mamy 8 rank, czyli nikt nowy nie przeszedł i nie będzie nowego numerka, jeśli chodzi o zamówienia. Czyli dalej nie mamy kompletu. Ale mamy co robić, no bo pizze są do robienia, nie? A tutaj już mamy kilka osób z tymi gwiazdkami. Już jesteśmy, no, prawie w połowie drugiego rządku, jeśli chodzi o odblokowywanie klientów. Więc mamy dobrą taktykę? Może nie dobrą taktykę, co dobre... dobrą sytuację. Nie wiem, czy te rybki są dobrze porobione. W ostatnim odcinku udało nam się porobić trochę setek za bake, czyli za podgrzewanie pizzy. To spróbujemy to jeszcze raz dzisiaj zrobić. Dobra, i tak. 4 salami. To wygląda w sumie jak co? No jak salami, nie? A to wygląda jak wygląda, ale to jest kiełbasa. Okej, tutaj musi się wszystko popodgrzewać. Czy ja zdążę dla Sue wziąć? Nie wydaje mi się, bo ta pizza zaraz się zrobi. A te jeszcze mogą się grzać. Chętnie bym zrobił za tą bake setkę. Spróbujmy to zrobić. Uwaga. Okej. Żeby zrobić setkę za bake, to musi być tak, że idealnie się topi ser i w tym momencie trzeba to wyciągnąć. Więc wtedy no potracimy zaczekanie, ale może bake się uda zrobić dobrze. Okej, tylko trzeba pamiętać o tym. Trzeba pamiętać o tym, żeby pizzę, żeby na nie patrzeć w odpowiednim momencie, a nie jak już będą jak już przekroczą tą kreseczkę, no to nie będę pewien. A tak to chodzi o to, żeby być pewny, że ser się stopi bardziej. Będzie widać wtedy, że to się jakby podgrzało. No właśnie. Okej, i teraz tak. Rita. Mamy 2, 1. Teraz trzeba ogarnąć sobie 4. Rita już ma... tak, przez takie... no... w ogóle, jest jakaś pizza gotowa? Nie. Przecież zaraz będzie. Zaraz będzie, więc trzeba jak najszybciej tą pizzę dla Rity wstawić. O, już. Jest. Dobra. Teraz tak. Może zakrojenie nie będzie setki, ale chcę chociaż te dwie mieć, nie? Czyli za bake oraz za top. Bo to są najłatwiejsze setki, jakie są do zdobycia. Od razu sobie tą pizzę weźmiemy. A ta jeszcze musi się grzać. Jak tam? Przerwa w ten. Nadrobili się coś? A akurat nie wiem, czy nie spóźniło się. Nie, 2 to jest. Czy z tamtą pizzą jakby nie za późno? O, no dobra, topping nie jest takie zawsze pewne. Na setkę. Ale resztą to... znaczy bake. Bake to może być jakieś pewniejsze. Trzeba mieć... no akurat tam nie byłem pewien z tą pizzą dla Sue. Ale te dwie... cztery wcześniej, te pizze poprzednie, no. No to już byłem pewien. No, są 200, nie? Warto te 200, może nie u wszystkich, ale u jak największej ilości osób potrafiać. Jest już komplet, czyli jest 8 osób. Tak, bo taki jak jest normalka, tyle jest osób.
z wyjątkiem tylko pierwszego dnia, to wszędzie numer ranka odpowiada ilości osób. I teraz będzie ciekawy, bo ja mam teraz tutaj pizzę. O, idealnie. Idealnie się zgrzała. No, kolejkę klientów do obsłużenia. Przynajmniej będą zadowoleni z dwóch powodów. Bake i top. Tam, gdzie się uda, to top. Trzeba to doprecyzować te topy. I mogę w sumie dla SUE zrobić od nowa. Bo może się uda jeszcze tą setkę uratować. Tak, tylko trzeba pamiętać, jak się wyrzuca pizzę. Dobra. Teraz tak, koper. Dla takich osób jak koper, to trzeba pizzę zrobić. Czy od razu je jakby no wyciągać. A tam kiepsko z tym topping. Ok. Dobra, to zdążę jeszcze to kliknąć tu. I tak, która pizza jest gotowa? Ta będzie pierwsza. Ok. Ok. Ta i ta. No, obie zaraz zrobię. Zobaczymy, jak nam to wyjdzie. Taka taktyka. Ok. I teraz tak, który to jest, może chociaż jedno ciachnięcie. To jest... Tak, to jest trójka. Ok. No w ogóle SUE jest czwarta, więc... Jeszcze jest ok. Za dużo może punktów nie zabiorą, ale przynajmniej... Znowu nie. Dobra, już trudno. Nie będziemy już robić po raz kolejny. Są setki, nie? Są setki, ale nie będzie wszędzie z tej setki. Więc na dobrą sprawę już mogę to wydać, bo tamta druga próba no to lepiej nie wyszła. To niech już nam nie zabiera zaczekanie. A jednak się udała setka, więc w porządku. Seteczka się udała. Teraz tutaj, które to? Więc będzie dzisiaj seteczka nie za topping, tylko za... podgrzewanie, ale ważne, że jakaś setka jest, nie? O, tutaj nie ma setki. Okej. Okay. I to nie robi jakiegoś problemu. Tutaj może będzie seteczka, czy może te setki nie są takie łatwe? No, może są. Tylko trzeba precyzyjny być? Bardziej precyzyjne? Może nie o to chodzi? Jako, że to jest czwarty sezon, no to musi być jakaś inna taktyka, nie? Coś jakby nowego, żeby sezony jakby nie były takie same, że o pizzę robię i nic się nie zmienia. No musi być jakaś zmiana. W tym sezonie zmianą jest to, że robię seteczki za bake. Jak najwięcej ich. No i zwracam na nie uwagę, nie? Może kosztem punktów za build, że zaczekania. Chociaż tam będą setki. Może jak się uda dwie seteczki zrobić, to podniesie to jakoś procent quality. 9 rank. Tylko też trzeba jakoś brać, mieć na uwadze przyjmowanie zamówień od klientów. Ok, do zobaczenia w odcinkach kolejnych. 11 odcinek się skończył. Tam jedna setka za bake nie wyszła. I jedna za... Jedna, tak? Jedna za topping. A resztę setki wyszły. No niebieskie i zielone setki nie było ani razu, ale reszta była. Cześć!